14 przez 4. Dobra, to pamiętaj, scenariusz jest taki, że jesteśmy niezależnymi reporterami, którzy przyszli, żeby tu... Nie jesteśmy żadnymi reporterami. No jak, stary, przecież to zadziałało. Hej, Iza? Tak, a o co chodzi? To jest delikatna sprawa. Chodzi o twoje lekcje tańca. Jak to? Miałaś zajęcia z Mateuszem Wareckim? Ja, ale kim wy w ogóle jesteście? No, chcemy pomóc. Wy znacie Mateusza? Tak, to jest kuzyn mojej dziewczyny. Pracuje u nas w szkole tańca. On ci zrobił coś złego? No ale nie wolno mi tu rozmawiać. O co chodzi? Przyszliśmy porozmawiać o Mateuszu Wareckim. Iza, idź do swojego pokoju. Ale my nie mamy nic do powiedzenia na tego temat. I nie życzę sobie, żeby nas nachodzić, jasne? Ale proszę pana, ważne, żeby wiedzieć, żeby inni wiedzieli, jeżeli pana córce... Ale córka już nie tańczy i nie ma nic do powiedzenia na tego temat. Ale dziękuję. My jesteśmy z prasy. Tym bardziej, dziękuję. Tak, wie pani co, myślę, że najlepiej będzie w czwartek o godzinie 18, dobrze? Okej, czyli ja zapisuję na tą super. Gosia! Dziękuję bardzo. Co jest? Słuchaj. Trochę dziennikarstwa śledczego i mamy. To zebraliśmy brudy na Mateusza. Co? Byliśmy w jego poprzedniej szkole. No i co, no? No i dowiedzieliśmy się, że miał krzywą akcję z dziewczyną, Izą. Tak na oko 15-16 lat. No niby jaka akcja? Konkretnie nie wiemy. No widzieliśmy się z nią, chcieliśmy pogadać, ale ona nie chciała. I wygonił nas jej ojciec. Aha, czyli konkretnie jakieś szczegóły, coś... Znaczy, no to wszystko. Ale nie, no muszę przyznać, bardzo podejrzanie to wyglądało. Nie wiesz, że szpiegujecie mojego kuzyna i jeszcze przychodzicie w zasadzie z niczym, ale robicie jakieś zamieszanie, tak? Naprawdę nie sądzisz, że jest coś dziwnego w tej całej sytuacji? Mateusz, znasz jakąś Izę? Chyba każdy z nas zna jakąś Izę. A Iza Bielak, mówi ci to coś? No, to głupia historia. No to chętnie posłuchamy. Jak no co, no, młoda w poprzedniej szkole zakochała się we mnie. Zdarza się, co, was nigdy nikt nie zabujał? Okej, zdarzyło się. Ale nie musiałem z tego powodu zmieniać miejsca pracy. Ja teoretycznie też, ale młoda naprawdę zaczęła grubo odwalać i wolałem to przeciąć. I owszem, była jednym z powodów, dla których opuściłem tą szkołę, ale na pewno nie jedynym. To jest przepięknie powiedziane, naprawdę. Tylko szkoda, że to konkretnie nic nie znaczy. Dobra, chłopaki, o co wy się cały czas do mnie czepiacie? O to, że jestem dla was, nie wiem, za dobry? No właśnie, może po prostu zostawimy ten temat, co? Słuchaj, nie widziałaś tej dziewczyny ani jej ojca. I co? Niech zgadnę. Młoda była przestraszona, a jej rodzice wkurzeni, tak? Tak, ale nie o to chodzi. A ja myślę, że o to chodzi. Mateusz to mój kuzyn i ja mu wierzę. Możemy to zostawić już? Zwłaszcza, że na Dietle jest jakaś afera. Jak to? Zuzka z Iwoną wszystkich wzywają, bo Domi przejęła pokój po Irku. Ale przejęła? Co, siłą przejęła? W sensie... To możliwe, że to chyba może być moja wina. Jak to twoja wina? No pokazałem Domi vloga Meli i no chyba wzięła po prostu to za bardzo do siebie.